Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drusty52 i moi drodzy, witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Moi drodzy, małe sprawy organizacyjne, jeżeli ktoś już się przyjrzał mojemu interfejsowi, to może zobaczyć różnicę. Wróciłam jednak sobie tutaj do mojego Geralta po zakończeniu Wiedźmina Trójki, bo po prostu dostawałam nerwicy, zaraz się dowiecie dlaczego. Dalej mamy poziom teraz chyba już normalny, to znaczy miecz i przygoda, czy coś takiego? Jak to się nazywało? Miecz i opowieść, no właśnie, więc gramy na normalnym poziomie trudności. Nie będziemy tutaj tryhardować tego, że nie wiadomo co z tym robić. Z tą różnicą, że po prostu mam teraz całe swoje EQ po skończeniu Wiedźmina, czyli te wszystkie oleje mamy ulepszone, odwary i tak dalej. Ja już sobie nałożyłam olej przeciwko przeklętym, bo okazuje się, że taki będzie nam potrzebny. I tutaj też taka rzecz, zmieniłam parę rzeczy, jeżeli chodzi o tutaj umiejscowienie tych moich rzeczy, jeżeli chodzi tutaj o Geralta, więc mam teraz tutaj dodatkową rzecz odnośnie alchemii, dwa drzewka odnośnie znaków, więc tutaj pójdziemy troszeczkę typowego Wiedźmina, no i parę rzeczy do walki wręcz. No i tak byśmy to zostawili. Jeżeli chodzi o kwestię tych mutagenów, ja po prostu nie będę tego aktualnie robić. Będę to robić dopiero, jak będziemy mieli to odblokowane w krwi i winie. Myślę, że to jest sprawiedliwe. To tak jak z zaklinaczem. No, wcześniej nie robiłam sobie tutaj zaklinania broni. Dopiero teraz, jak poznamy zaklinacza, znaczy już go znamy, to będziemy mogli dopiero tutaj coś robić. Wykonałam wszystko tak, jak żeśmy wykonywali na serii, czyli te wszystkie zadania. Z wyjątkiem tego, że nie odebrałam sobie zbroi od Yennefer, ale to najwyżej sobie nadrobię już poza odcinkiem, jak wyjdziemy z tych zasranych kanałów. Tutaj są wszystkie moje zakończone questy. Jest jeden quest nieukończony z podstawki, tak jakoś wyszło. I taka rzecz odnośnie też mapy na szybko. No i też mamy wszystko już w bestiariuszu, tak jak było. Postacie, książki. Ja bym chciała mapę odpalić. Mogę mapę? Czy nie mogę? Mogę mapę. Chcę wam pokazać tutaj przy okazji. Widzę, że znowu jakieś problemy są z tym. My mamy wszystko tak naprawdę poodkrywane. Ja mam tutaj sporo znaków zapytania, które są nieodkryte, ale to są rzeczy z podstawki. Także damy sobie z tym po prostu spokój. Będziemy tutaj robić konkretnie raczej zadania. Nie będę wam pokazywała znaków zapytania, bo to jest, wierzcie mi, tragedia. No ja to już przechodziłam chyba dwa razy, po czym okazało się, że nie ma nawet za to żadnego osiągnięcia, a nawet jeżeli jest, to coś mi się zbugowało i tego osiągnięcia nie dostałam, więc no taka rzecz jest do dupy. Dobra, może nie będę się już rozwodzić. Tutaj widzę, że coś jest przy posterunku granicznym, będziemy musieli zerknąć, czy to jest coś nowego. A tutaj jak widzicie już mamy wszystko odblokowane tak jak było, czyli wieś Bronowic, Górny Młyn, Posiadłość Garin, wieś Erde. I coś jeszcze tutaj było? Ta chata u zielarza była jeszcze. Chata zielarza, no właśnie. No i to jest wszystko, co żeśmy odkryli jak na razie. Także no, wracamy do miejsca, gdzie skończyliśmy. Ja sobie od razu zarzucę Quen. I ruszamy bić się z jakimiś utopcami. Chociaż mogłam sobie tutaj dać tak naprawdę olej jak na razie przeciwko utopcom, czyli trupojadom, mówiąc wprost. Insektom, istotom magicznym, wampirom. Mamy trupojady. I przy okazji byśmy sobie mogli zarzucić jad wisielców na broń stalową, bo przyda nam się to zdecydowanie później. Tylko gdzie ten jad wisielców jest? Tutaj jest. To od razu sobie nałożymy. Ja mam teraz EQ Wiedźmińskiej Szkoły Wilka. I też nie będziemy mieli problemów później, żeby ogarnąć inne rzeczy. Jak widzicie, ci przeciwnicy trochę są silniejsi chyba niż byli. Albo są tacy sami. Nie, może mi się tylko wydaje. Nie mam pojęcia. Moglibyśmy sobie jeszcze użyć na przykład igni. Dobra, ten też już jest martwy. Dobra, zmieniamy znak na art może.
Widzę, że Shani się ustawiła w naprawdę zajebistym miejscu. No, dawaj, Geralt. Oj, chciałam, żebyś go zabił w troszeczkę inny sposób. Niestety nie zadziałało. Wiecie co, ja naprawdę czasami się zastanawiam, jak mi się udało przejść to na drodze ku zagładzie. To jest jeszcze nic, ale zaraz zobaczycie coś innego, co mi się udało w ten sposób przejść. Cześć, Shani. Tutaj mogę sobie pozbierać z nich jakieś surowce. Czy mi to jest jakoś bardzo potrzebne? Bardzo w to wątpię. Tu możemy coś zbadać. Ciało jest właściwie nienaruszone. Do połowy pokryte śluzem. Mam nadzieję, że biedak nie cierpią. Tu jest coś do zebrania. Jakaś zbroja do sprzedania. Coś jeszcze? Kolejne ciała. Dobra, my sobie stąd spadamy, bo widzę, że tutaj kompletnie niczego nie ma dla nas. I zregenerowało mi się życie. I jestem ciekawa bardzo dlaczego. Wiecie co, jeszcze przydałoby się może pochodnie odpalić tutaj. Bo w sumie to nic nie widać. Tutaj coś jest, ale my chyba stąd przyszliśmy, czy nie? Nieszczęśniczka. Przyszła tu odczarować królewicza. Jedyne co znalazła to potworną śmierć. Tak, byliśmy tutaj chyba. A jak nie, no to trudno. Dobra, nie będę też tego wszystkiego zbierać, bo szanujmy się. Większość tych rzeczy i tak mi się już na nic kompletnie nie przyda. Dobra, ja może nie będę chodzić do bezsensownych miejsc. Ciało kobiety. To pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. Tutaj coś widziałam, że możemy zbadać. Ciało kobiety. To pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza. Dobra, dajmy sobie z tym spokój. Shani, może pobierzesz tutkę stąd? Tak, razem z nią ziemię, gruz i odchody utopcy. Potrzebuję czystej krwi. Najlepiej zleżę. Dobra, Shani, to miło. A, bo ja go biję pięściami. Kocham. Może jakiś inny znak byśmy użyli? Na przykład... Może Axie spróbujemy? Chyba nie weszło. No dobra, to standardowo kłanik, który już mi sksuły. Wydaje mi się, że ja mam jakąś regenerację poza walką, bo nie wiem, czy zauważyliście. Ale jak pokonałam te utopce, to nagle jakimś cudem Geralt miał full HP. Muszę się przyjrzeć, czy ja mam faktycznie jakiś regeneration? Nie mam pojęcia. Reddański wojak. Może chciał na własną rękę zabić potwora? Niemądre posunięcie. Dobra, no oczywiście nie muszę zbierać stąd wszystkiego, bo byłoby to trochę głupie z mojej strony. Pełno zabitych utopców. Dziwne. Wcześniej wydawało się, że potwór... Najwyraźniej tylko póki trzymają się na dystans. Musimy się zbliżać do leża. No chyba tak, bo widać, że się zbliżamy. Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzu, no i ten odór. To mi wygląda na leże. Świeży. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Tu zbiegają się wszystkie rury i korytarze. To co robimy? Zwabimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszany z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić, albo... Spokojnie. Tu jest pełno ciał. Wykorzystam któreś.
Wystarczy ci próbka, którą pobrałaś? Mam nadzieję. Ale i tak liczę na to, że pobiorę większą, jak już zabijesz potwora. Wtedy lek na jego jad nie będzie już potrzebny. W lecznicy mam kilku zatrutych pacjentów. Lek przyda się na pewno, a resztę próbki przebadam. Może odkryję jakieś interesujące właściwości. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze, albo wrócisz do siebie. Ale... Żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani, popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać. Obiecuję. Dobrze. A teraz idź się schować. Uważaj na siebie, Geralt. Też mamy paskudę do pokonania. Chciałabym wejść sobie w ekwipunek na sam początek, żebyśmy mogli tutaj coś zadziałać. Tylko fajnie było, gdyby gra mnie nie trollowała. Olej przeciwko przeklętym nam jest potrzebny. To po pierwsze. Przeciwko zwierzętom, upiorom. Gdzie ten olej jest? Insektoidy. Jest, przeciwko przeklętym. To po pierwsze. Po drugie, zażyjemy sobie odwar. I odwar myślę, że z ekimy. Ewentualnie na obrażenia krytyczne byśmy sobie mogli zarzucić. Dobra, tylko gdzie to było? Gdzie te obrażenia krytyczne? Dobra, no gdzie to było? Tutaj mamy cię. Odwar z katakana. Nie w ten sposób, Geralt. Zażyjemy go po prostu. I ustawimy sobie... Czarcią purchawę bodajże. Smoczy sen. Dobra, nie wiem. Zostawimy to tak na razie jak jest. Witam cię. Widzę, że nie ułatwiasz mi zadania. Pokaż, co umiesz.
Wiecie co, moglibyśmy ją troszeczkę potraktować igni, ale widzę, że jej weszło ładnie jakieś tam zatrucie. Dobra, widzę, że... Oj, dobra, nie chodziło mi o to. Ała, dobra, troszeczkę się dałam nie tak, jak mi chodziło. Chciałam ją ładnie dojechać z igni, tak bardzo bliziutko. Ała, dobra, to też było głupie. Jakbym tak mi się udało ją... Dobra, akurat chciała opary wypuszczać, więc to nie było to, na czym mi zależało. Ała. Dobra, jakaś jaskółeczka by się przydała. No i niestety uniknęła mi tego. Oj, opary, opary, opary. Nie chcemy takich oparów. O właśnie, o to mi chodziło. Dobra, najlepiej by było wziąć sobie kłanik. Oj, nie w ten sposób. Dobra, weszły ładnie obrażenia. Oczywiście, że nie lubi sreberka. Dobra, niestety jakieś opary wypuściła w moją stronę. Paskuda cholerna. Może by tak jakieś igni rzucić? O, ładnie weszło teraz podpalenie. No niestety. Zdążyła mi tu zrobić uskok. No i pięknie o to chodziło. Wiecie, ona tam niby się nie boi ognia. Ale widać, że bardzo ładnie w nią ogień wchodzi, jak się ładnie trafi. Tylko trzeba naprawdę bardzo ładnie trafić. Dobra, kolejna jaskółeczka. No, tylko może nie w ten sposób. Jak coś, to mamy niezabijalność, więc powinna mi pomóc. Mam punkt adrenaliny. Ała, no właśnie, zadziałała nam na szczęście. No, pani ropucho. Odskok szybko. Dobra, mam już broń zniszczoną. Dobra, ekwipunek. Naprawimy sobie broń, to po pierwsze, bo widzę, że szybko się nam niszczy. Takie 40% powinno nam wystarczyć. I rzecz, którą moglibyśmy też ewentualnie zażyć, to jest to. To nie to. Gdzie to jest? Tutaj jesteś. Wyśmienity dekokt. Dzięki temu mamy... Wiecie, tam niby polecają, żeby używać na tej ropuszce tego, jak to się nazywa.
żeby używać... Widzę, że ona nie jest głupia, wie, żeby się nie odwracać do tyłu. Za daleko. Ona wie, żeby się tyłem nie odwracać. Pięknie weszło teraz. Myślę, że tutaj najwięcej roboty to tak naprawdę robią nam znaki. Trzeba ładnie do niej podchodzić blisko i poczekać na taki moment, aż ona nie uderzy jeszcze. Ała, dobra. Może byśmy jakiś kłen użyli? Chyba już nam nie zostało dużo. No właśnie. Mamy to. Boże, ale paskudztwo. A Geralt się chyba zatruł tym paskudztwem aż z tego wszystkiego. A to chyba jednak był faktycznie królewicz. Jakiś albo chociaż ktoś zamieniony. Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Pak Barthi w tym ich dziwacznym języku. W drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. A tak. Ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy, jak na to patrzeć. Znam trochę ofirski. Słyszałem, jak mówili... że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz za punkt honoru obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Coś ty za jeden. Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po Oksenfurcie. Do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w alchemii i grać w gwinta, zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Dawno odbiliśmy od brzegu? Ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony... Zresztą co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do Ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w Zangwebarze. Jestem pewien. Była ze mną dziewczyna. Rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze. Znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu.
Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze 2 tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? Erkal Sokhan! Kalawech Karachu Albachtagel! Milcz, psie. Zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Kwarverdhene! Nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy Akaner. Zemsta nie należy do nas, tylko do Kwarnarze. Przysięgliśmy na honor. Jak jest, prowadźcie mnie do kapitana. Wajt Alkeul Egulat. Jak? Elkal! Wajt Alkeul Egulat. Elkal! Inkal Arikel Urkengwend Auviter. Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za 2 tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grugotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby, no te... Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik, wygląda na Edirńczyka. To mnie zwerbował, żebym pokazał im kanały. No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna, słyszałem jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Gaunter Odim, zwany panem Lusterko. Pomogą ci odnaleźć Yennefer. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym, strasznie słabo was tu karmią. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Więcej niż myślisz. Pomogę ci, Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A... i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie lubiłem. Buja jak cholera, ja mam chorobę morską. Tak dało się przespać cały rejs. Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie.
Pomóż nam dotrzeć do Ofiru. A obiecuję, król zowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla. I klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym... chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Czasami zapominam, jak Geralt zajebiście walczy. Dobra, zarąbiście. Tylko my mamy problem, moi drodzy, bo ten czarodziej mag jest naprawdę skurczysynem. Strasznym. Mam dobry miecz w ogóle wyciągnięty. To jest miecz na ludzi, Geralcik. A mamy tylko miecz na ludzi, dobra. O Boże, kochany, co to za obrażenia miały być? Okej. Okay. Sam swoich uderza. Walka z tym czarodziejem to będzie największy żart życia. Dobra, tego by się przydało może Ardem. A, Geralt, ale nie w powietrze. Walka z czarodziejem to będzie największy... Dobra, został nam już chyba tylko czarodziej. I tutaj naprawdę będzie problem, bo trzeba biegać dosłownie w kółeczko. Jak widzicie, to jest w ogóle cel opcjonalny, żeby ich pokonać. Ała, gościu! Przydałby się go Ardem. Ała, dobra, gościu. Tragedia. Dobra, od tego uciekamy, bo trawa powietrzna jest najgorsza. I zrobimy też tak, bo ja mam teraz chyba... Nie wiem, czy mam odnowione eliksirki, ale w ogóle... Seriously, gra mi daje się normalnie ubrać. W sumie spoko, nie będę narzekać, że mogę się ubrać, bo to jakaś ochrona. Może jakiś odwar? Nie, użyjemy sobie eliksirku i to będzie ten, wyśmienity dekokt. Zużyjemy. Kurwa, nie dwa, Geralt, ty idioto. Dobra, z dala od tej trąby powietrznej. Ała, no... Geralt, pliska. Wiecie co, jeszcze akcji się dobrze na niego sprawdza. No, co jest? Okej, okay. Mamy powtóreczkę z rozryweczki. Nie chcemy być wciągnięci w ten wir. Nie... Ja pierdolę. To jest chyba jeden z trudniejszych przeciwników. Dobra, przynajmniej mu ładne krwawienie weszło. Ła, ła, nie, 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 tylko nie ten wir. Please, nie robimy takich rzeczy. Jak coś, to powinien mi zadziałać chyba niezabijalność, bo...
O, nie mam już punktów adrenaliny. A, bo ona już zadziałała, dobra. To w ten sposób. Dobra, udało mi się go wyrzucić. Ej, no, odbił mi ten znak, nie? O, już zdech sam. Cudownie. Uff. Podnosimy. Płat srebrnej blachy, pomniejszy kamień i list od oficerskiego kupca. Werner, Ferner, Perner, czy jak tam cię nazywają. Nie wiem, dlaczego to właśnie ciebie, jego wielmożność Amat, czarodziej koronny, wyznaczył na naszego łącznika. Argument, że najlepiej znasz okolice, boś z północy, wcale mnie nie przekonuje, bo Edirn ma się do Redania jak zerikania do Ofiru, czyli nijak. Ale z wolą wielmożnego się nie dyskutuje, więc bądź łaskaw przekazać mu, co następuje. Obozuje nieopodal wsi Bronowic. Zgodnie z zaleceniami dworu jego wielmożności dzielę się wiedzą oraz rodzinnymi dobrami z tutejszym pospólstwem. Moje przewidywania odnośnie ich poziomu intelektualnego niestety nie sprawdziły się, dlatego jeszcze raz proszę o zgodę na udanie się w kierunku ośrodków miejskich, gdzie nasza wiedza i doświadczenie mogą zostać bardziej docenione. Z poważaniem Dulach Khamani. Ale cię rozwaliło, gościu. Dobra, no jesteśmy na plaży. Pod tak naprawdę chyba Nowigradem. Tak to przynajmniej wygląda. Z tych gości bym sobie akurat pozbierała rzeczy. Ofirska czeczucha. Czeczuga nawet się to nazywa. Sprawdźmy te bronie, bo mogą być lepsze. Niestety nie są lepsze. Dobra, wiecie co, zróbmy... Chociaż nie, bo gra mi się automatycznie zapisuje, więc tutaj nie ma co chyba kombinować. Tutaj chyba możemy coś znaleźć. Na tej plaży, z tego co mi się kojarzy. A nawet jeżeli nie... Tak samo ten statek dosyć podejrzanie wygląda. Tutaj jest też jakaś skrzynka. Ale najpierw jeszcze ci wojownicy. W sumie sporo ich było. Dobra, tu jest skrzynia. A w skrzyni mamy ofirski kaftan i salmijską brygandę. Bryganda, tak to się chyba nazywało. Ten kaftan bym sprawdziła. Słabszy. Brygantyna nawet, dobra. Oczywiście noszę ten syf i mam niepotrzebne obciążenie. To jest ten wojownik, którego Geralt pokonał. A tam jeszcze są jakieś towary. Tutaj warto się chyba... O, i tam jest skrzynka jakaś we wodzie też, więc... Chyba warto by było. Tutaj akurat nic ciekawego. Ale może coś jeszcze tutaj znajdę? Jest tutaj w sercach z kamienia do znalezienia ofirski ekwipunek cały, cała zbroja. Więc myślę, że ma to szansę jakąś tam powodzenia. Na statek tak jakby też mogę wejść. Buty kawalerzysty, no tutaj akurat nic interesującego. Ale tam coś jest. Tylko widzę, że Geralt nie ma zamiaru za bardzo tam wchodzić. Chociaż... Wejdziesz? Nie wejdziesz. Dobra, no liczę, że tam nic ważnego jednak nie zostawiłam. Bo na ten statek za bardzo chyba wejść już nie wejdę. O północy spotkaj się z panem Lusterko. Moi drodzy, my się spotkamy z panem Lusterko, ale już w kolejnym odcinku. Zakończymy sobie tutaj, bo było sporo akcji. Tak naprawdę były dwie walki z bossem. Więc w tym miejscu zakończymy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten film i słyszymy się już w kolejnym, gdzie spotkamy się z panem Lusterko. I zobaczymy, co na to wszystko ma do powiedzenia Olgierd, bo jak pamiętacie, to on zlecił nam zabicie królewicza, a konkretniej mówił, że to potwór. I ciekawe, czy wiedział, że to zaklęty królewicz, czy że ofiarczycy go szukają, czy nie. Dowiemy się tego już w kolejnym materiale. Cześć!